Wejdź pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę lub wpisz tutaj mój kod, aby otworzyć darmową skrzynkę. Każda otwarta skrzynka bierze udział w loteriach. Wygrywaj, ulepszaj skiny i pomnażaj swój ekwipunek. Dodatkowo codziennie możesz odebrać swój bonus w postaci darmowych środków, nawet 100 zł dziennie i więcej. CaseDrop.eu. Otwórz skrzynki za PSC, SMS, przelew i inne. Słuchajcie, dziękuję wszystkim za to, że mi kibicowaliście. Kubańczyk okazał się lepszy. Był naprawdę silny. Nie ukrywam, że noga boli mnie do teraz. Boli mnie coraz bardziej. Było naprawdę niesamowite emocje. I całkiem inaczej odczuwałem tą walkę niż na jedynce, gdzie na trybunach było około 1000 osób, a tu, no moi drodzy, było kilka tysięcy. Więc całkiem inaczej to wyglądało. Prawie 5000 ludzi. Jakiś rekord live'a na Polskę chyba w Instagramie. Nie było na Instagramie chyba takich live'ów dużych jeszcze. Nie pamiętam, gdyby ktoś robił w Polsce takie live'y. Dziękuję wszystkim, bardzo, bardzo doceniam. Przepraszam ludzi, którzy obstawili kupony na mnie, bo też dużo takich osób mi pisze, że kurde, szkoda, że przegrałeś i tak dalej. No ale no niestety okazało się, że Kubańczyk ma dużo lepszy asortyment sportowy. No i tak to niestety wyszło. No przepraszam was raz jeszcze. Postaram się, no nie wiem, nie mogę się wam w żaden sposób zrewanżować, ale tak czy inaczej dziękuję za to, że kibicowaliście mi, że typowaliście mnie. I przede wszystkim dziękuję wam za to, że za miłe słowa po walce. Dziękuję wam raz jeszcze. Wygrał Meduza, mój brat. Jako włodarz może nie powinienem być stronny, no ale przy tej walce, no emocje. Wy znacie moją relację z Meduzą. Dlatego też. Dziękuję Krzysztof. Tutaj mój wspólnik Krzychu, którego również mocno pozdrawiam, bo bez niego gala na pewno nie byłaby na takich torach, na jakich jest. To mózg Fame MMA. Mało ludzi go zna, ale Krzychu, chodź kurwa, pokaż się Krzychu, kurwa. To jest Krzysztof. Witam. Mało ludzi go zna, ale jest on na zdjęciu w tle. Tam u mnie był właśnie taki jeden łysy pan. Jest to naprawdę mózg operacyjny Fame MMA. Bez niego, bez Andrzeja tutaj, który też dba o PR, również dużo innowacji wprowadzają ci ludzie. Ja bym w ogóle, mam ochotę zrobić jakiś film taki od strony technicznej, jak to wszystko wygląda, bo naprawdę tu jest tylu ludzi, dba o to, a są tak niedocenieni jeszcze przez media. Niektórym na tym nie zależy, ale moim zdaniem każdy powinien wiedzieć, jak to wszystko wygląda, bo to nie jest takie łatwe, jak każdemu może się wydawać, więc myślę, że taki film można zrobić też, taki dokumentalny i zobaczycie, jak to wszystko ładnie tutaj chodzi, jak organizm jeden. Dziękuję raz jeszcze, trzymajcie się, kocham was, a teraz idę odpocząć. Kubańczyk, gratuluję, super walka, piona byku, pozdrawiam wszystkich. Mordeczki, ja będę musiał sobie jeszcze na spokojnie przeanalizować tą walkę. Dużo ludzi do mnie pisze, że wygrałem, no wiadomo, że trzecia runda bezapelacyjnie, ale moim zdaniem drugą rundę również wygrałem, ale jeszcze obejrzę to kilka razy na spokojnie, może się odwołam, może kurwa nie wiem co zrobię. Myślę, że nic się nie da zrobić. Najważniejsze jest, żeby ten śmietnik dał mi rewanż, bo nasz konflikt nie jest zakończony, wariacie. I polecam sobie sprawdzić, jak Polaczek spierdalał przede mną po konferencji. Widzicie, no jeszcze coś przyszedł szczekać, a jak na niego ruszyłem, wyjaśnić ten konflikt raz na zawsze, bo walka się nie skończyła w ringu, na pewno nie skończyła się uczciwie, to zaczął po prostu spierdalać. MMA.pl TV nagrało to na szczęście od boku, Essa Sound Remix. Tak widzisz, tak cwaniakujesz Polaka, spierdalasz, jak już jestem obok. Pozdro. Mordeczki, dziękuję wszystkim za doping, jesteście najlepsi, patrzcie jakie mam ucho sine. Dostałem bombę od knazia, taką jedną mocną, że mówię kurde. Dzwoni w bani, ale dałem radę. Pozdro, szacun Knaziu. Pani, pierwszy raz w życiu dostałam taki wpierdol. To jest nie po prostu... Nieprawda, to jest nieprawda. No dostałam w pizdę. Na sposób. Nie, ja w to nie wierzę, że dostałam. Słuchajcie, przegrałem dzisiejszą walkę, ale wygrałam nowe życie i dzisiejszy dzień niczego nie zmienia. Za tydzień wracam do treningów, a teraz idziemy na after. Siemaneczko, chciałem powiedzieć, że żyję, jest zajebiście w chuj. Jestem z wariatami moimi, Casty Team. No cóż, no taki jest sport, raz się wygrywa, raz się przegrywa. I lecimy dalej, mam nadzieję. Słuchajcie, jak coś, to jest wszystko git, bardzo dobrze się czuję. Dziękuję wam bardzo za wiadomości.
i dużo telefonów, SMS-y od znajomych, bardzo wam dziękuję i w ogóle za słowa miłe wsparcia, ale nie jestem w stanie naprawdę wam na wszystko odpisać, z każdym pogadać, właśnie wracamy do hotelu teraz, polecę na chwilę na after i się będę kładł spać, także jutro para, o kurwa słyszycie, nie mogę się wysłowić, jutro na wszystko wam na pewno odpiszę, bardzo wam dziękuję za słowa wsparcia i lecimy z tematem. A takie miałem przywitanie pod hotelem, jest mój przyjaciel Patryk, takie przywitanie. Teamcasty, kurwa! Wróciliśmy do hotelu, cała ekipa Teamcasty. Są wariaty, kurwa, ostre. Krzyknijcie Teamcasty. Teamcasty! Wszyscy na afterka przyszli pod hotel, a ja lecę spać zaraz. Martusia do mnie mówi, że wyglądamy podobnie. Wyglądamy się bardzo podobnie. Mordeczki, dziękuję wam za wszystkie wiadomości. Nie jestem w stanie tego odczytać, bo jest tego tysiące, ale dziękuję wam bardzo wszystkim. Ja jadę odwieźć auto i lecę w melanż w końcu, bo jest trzecia rano, a ja jeszcze nic nie piłem. Siemanko, dostaję masę wiadomości od was, oczywiście tych pozytywnych, i chciałbym wam wszystkim serdecznie podziękować za to, że byliście ze mną, za to, że wierzyliście. Niestety nie udało się, ale głowa do góry i przed siebie. Piąteczka, lecę teraz z moją ekipą na after party trochę się odstresować. Chciałbym również też podziękować bardzo, bardzo mocno moim trenerom Bartasowi i Ciastkowi, którzy budowali od początku we mnie pewność siebie i bardzo mnie wspierali.